jakie oni sprawiali wrażenie? Normalnie funkcjonującej rodziny. Dzieci były zadbane, czyste, w domu też jak najbardziej było w mieszkaniu ogarnięte, nie było problemów, które budziły uwagę. Dziewczynki przychodziły ubrane czysto, schludnie, zawsze przygotowane śniadanie. A co opowiadały o swoich rodzicach? Jeżeli chodzi o mamę, to no, że kochają mamę, że czekają na mamę. A o tacie? No właśnie nic. Nie było mówione o tacie nic praktycznie. Dlaczego nie pomogliście swojemu dziecku? Gdzie leżała tam martwa? Czy ta rodzina była, żyła, mieszkała w tym domu, kiedy te zwłoki tam leżały? Co najmniej kilkanaście dni. Cała rodzina, rodzice, dzieci? Tak, wszyscy. Do tej pory było to niezwykle spokojne miejsce. Wieś niedaleko Brodnicy. Swoje domy budują tu coraz częściej ci, którzy chcą uciec od zgiełku miasta. 3 lata temu jeden z domów wynajęła rodzina H. Zamieszkali w nim z 5 dzieci. Mieszkańcy wsi twierdzą, że stronili od ludzi. Oni ze sąsiadami żadnego tam nie, nic nie mieli. Ale mieszkali tu ponoć ze 3 lata nawet, tak? Ale oni nie wychodzili. Aha. Ma podwórko, tylko ani sąsiadów, to ci pani niedaleko mieszka. Ja to tylko widziałam, jak ona siedziała na tarasie, a jego to tylko widziałam, jak trawę nie, poszył. Nie znam, i nic nie więcej. Nie chodzili, nie kolegowali się z nikim. Nie wiem, jak to powiedzieć. Sam nawet sąsiad, nic, żadnego kontaktu, nazwiska, nic. Od wielu lat rodzina była pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Według pracowników instytucji niczym się nie wyróżniali spośród innych rodzin. A czy pani pracownicy tam chodzili, byli tak, w środku, rozmawiali z tak, tą rodziną? Rozmawiali i w środku, i poza budynkiem. A jak pani pracownicy oceniali tą rodzinę? Bo wszyscy normalnie, mówią, jako że... normalnie funkcjonująca. Ale właśnie wszyscy mówią, że nie, że ona była niezwykle skryta, że oni siedzieli w tym domu, że nie chodzili nawet do sklepu okolicznego, że z nikim się nie kontaktowali. Nie, no jeżeli nawet czy tu przyszła, to zadbana. Dzieci były zadbane. 2 najstarszych dzieci chodziła do oddziału przedszkolnego miejscowej szkoły. Tu również nie obserwowano niczego niepokojącego. Dziewczynki, powiem panu szczerze tak, jeżeli chodzi o Marysię, czyli o starszą, była taka skryta. Zuzia nie, Zuzia od razu była otwarta, była radosna, komunikatywna. Marysia była skryta, natomiast z biegiem czasu też stawała się coraz bardziej koleżeńska, otwarta i one były no, jak normalne dzieci w tym wieku, z dziećmi normalnie się bawiły. Nie było żadnych symptomów do tego, że coś się w domu dzieje niedobrego. No, nic na to nie wskazywało, że po prostu, że do takiej tragedii może dojść, że do niej doszło i no i to, co się stało, to jest dla nas bardzo, bardzo smutny dzień, po prostu był ten czwartek. Tydzień temu w domu rodziny H dokonano makabrycznego odkrycia. W jednym z pokojów leżały zwłoki 3-letniej Mai. Wszystko wskazywało na to, że dziewczynka nie żyje już od dłuższego czasu. Te zwłoki były w znacznym stopniu rozkładu. To oznacza, że te zwłoki przebywały w tym pomieszczeniu, na tym łóżku, co najmniej kilkanaście dni. Czy ta rodzina była, żyła, mieszkała w tym domu, kiedy te zwłoki tam leżały? No na to pytanie w tej chwili muszę odpowiedzieć twierdząco, przynajmniej jakiś czas, co najmniej kilkanaście dni. Wszyscy mieszkali razem z tymi rozkładającymi się zwłokami. Zwłoki te były zamknięte oczywiście w pokoju odrębnym, no natomiast znajdowały się w tym samym domu. Ojcu dziewczynki postawiono między innymi zarzut zabójstwa. Co się stało pana córeczce? Dlaczego nie pomogliście swojemu dziecku? Ile leżała tam martwa?